Tak, właśnie zaczęliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj bardzo obszerną powieść i to jest autor hiszpański Luis Zueco, Zamek. Tu pokazuję, żeby było lepiej widać całą książkę. Jest taka bardzo obszerna, bardzo gruba. Wielkie tomisko. Wielkie tomisko. Dostałam od Ciebie trzy takie cegły. Trzy takie tomiska. Następna to jest miasto, a trzecia to jest opactwo. I zamek, miasto, opactwo. Średniowiecze, Hiszpanii. Skalowanie. Skalowanie. I tu chciałam pokazać jeszcze bardziej wyraźnie, jak wygląda ten zamek, ponieważ jest to autentyczna budowla, która powstała w pierwszej połowie, zaczęto budować go w 1020 roku. Także nie, już ma, to znaczy nie ma jeszcze 1000 lat, ale od początku budowy czerwone. Nie, jeszcze nie. Już było? Nie, nieprawda. Okej. No w każdym bądź razie zaczęto budować ten zamek według wszelkich źródeł w 1020 roku, a budowano go prawie przez cały wiek. I jest to olbrzymia forteca. W tej chwili jedna z nielicznych, która z tamtego okresu się zachowała. Została w latach 90. w Hiszpanii wpisana w dziedzictwo narodowe, a teraz Hiszpanie starają się, żeby UNESCO uznało to jako światowe dziedzictwo ludzkości. I nadal ten zamek, forteca, mury obronne do tej pory istnieją. Ja nawet sobie weszłam w internecie popatrzeć i to jest dostępne dla publiczności i można zwiedzać, można chodzić tamtymi krużgankami, tamtymi miejscami, wieżami i tak dalej. Książka jest poświęcona budowie tego zamku. I na początku tej powieści jest opisane w zasadzie taka, taki nawet nie rozdział, tylko wstęp i podane są postaci historyczne, które w tym czasie faktycznie występowały. To jest taki władca, trudno powiedzieć, że to całej Hiszpanii, ale on był władcą, królem Pampeluny, i później tamtych okolic rozszerzał swoje ziemie lenne i nazywał się Sancho Wielki, tak go nazywano. I ci jego potomkowie później kończyli budowę tego zamku. On sobie wymyślił, tak doszedł do takiego wniosku, że na rubieżach jego ziem, które graniczą z Saracenami, jest bardzo niebezpiecznie. Tam za, to jest południowe Pireneje i tam były bardzo żyzne i ciekawe ziemie, które w pewnym momencie zaanektowali sobie Saraceni i wyznawcy Mahometa. W związku z tym tak zwani niewierni, bo Hiszpania już wtedy była chrześcijańska. I na rubieżach tych swoich ziem lennych postanowił wybudować zamek, fortecę, taki, który byłby nie do zdobycia, a który dałby możliwość później integracji z tamtych ziem i wyrzucenia Saracenów i jaki gdyby taki przyczółek na napady na miasta saraceńskie, które oni uważali, że dawniej były hiszpańskie, a przynajmniej
powinny do nich należeć i stamtąd mogliby atakować, chować się i takie sobie po prostu plany zdobyczne mieli. Więc jest tutaj parę takich postaci, ponieważ przed końcem budowy tego zamku Sancho Wielki zmarł, miał 4 synów. Pierwszy jego syn był z tak zwanego, jak to mówią, ale trudno powiedzieć, nieprawego łoża. To był najstarszy syn. On miał za żonę, ale nie chrześcijańską żonę, inną kobietę, matkę tego swojego syna pierworodnego, Ramirez on się nazywał. I on był najstarszym synem i takim bardzo uznanym. Ale potem na zasadzie zdobycia większej ilości ziem, władzy i tak dalej, ożenił się z jakąś księżniczką. Ona odziedziczyła tam pewne ziemie, doszło do jakichś porozumień i on miał większe wpływy i z tą żoną już właściwą miał 3 synów. W momencie śmierci podzielił swoje ziemie między tych 3 synów. No i ten najstarszy, między 4 synów, przepraszam, bo tego pierwszego też ujął w swoim testamencie. I ten właśnie najstarszy syn dostał tą część, gdzie był ten zamek budowany. No i tutaj już nie będę się wnikać w dalsze historie, jeśli chodzi o Hiszpanię, ponieważ w książce jest bardzo dużo ciekawych faktów, których my Polacy, a przynajmniej ja, nie znam, jeśli chodzi o stronę historyczną Hiszpanii. My cośkolwiek wiemy o naszym Mieszku I, o Chrobrym, ale co się działo w tysiąc którymś tam roku w Hiszpanii, to w ogóle nam się to, że tak powiem, nie kojarzy. W ogóle nie jesteśmy, nie no jestem nie jest ja obeznana. Odkąd, nie jest to moment, w którym się zaczyna historia w szkole na przykład. Tak, nikt na takie, bo jakbyśmy chcieli poznać historię wszystkich ziem w Europie, no to jest ogrom i to jest nie do opanowania. Więc liczy się tylko historia Polski. W tym momencie, ewentualnie później i historia światowa, ale ogólnie na potrzeby ogólnej wiedzy historycznej. Jeśli chodzi o autora tej powieści, Luisa Dzueko, to jest to historyk i badacz zamków i w tej chwili on w jednym z zamków, takim zamek Grisel, też średniowiecza na forteca, która została przerobiona na hotel, on jest tam w tej chwili menadżerem. Myślałem, że rezydentem po prostu. Młody człowiek, zaraz powiem, kiedy się urodził. W 79 roku się urodził. Jejku, no to bardzo młody. Już takie w górę książki napisał. I ponieważ jest historykiem, więc tutaj bardzo szczegółowo, książka jest taka gruba, ponieważ jest bardzo dużo opisów i historycznych, i geograficznych. I jeżeli ktoś mieszka w Hiszpanii, to na pewno sobie będzie mógł uświadomić odległości, miejsca, że na przykład coś się dzieje w Pampelunie, ale jest wymieniona Saragosa, jakie odległości są do Pirenejów, jak przejście z północy na południe Pirenejów. Przynajmniej odległości jest sobie w stanie uzmysłowić. Ja tutaj tego nie mam pojęcia, nie jest to dla mnie takie jednoznaczne i takie proste w rozpatrzeniu tej sytuacji, która dla Hiszpana może być zupełnie naturalną potrzebą poznania tych miejsc. I
pod tym względem, tak jak ten zamek jest budowany, jakie są narzędzia używane, jakie są kamienie, jak te kamienie są ciosane, jak projekty wyglądają. Bardzo szczegółowo to opisuje i bardzo dużo nazw, myślę, że historycznych, do budowy i do projektowania tych wież, konkretnie to wszystko używa, gdzie mają być mniejsze okna, bo będą strzelnicze, gdzie mają być większe, bo będą tam łucznicy strzelali. No, pół książki to jest właśnie takich szczegółów. Tego typu wiedza. Tak. Nawet podziwiam naszego polskiego tłumacza, który te wszystkie nazwy, które w tej chwili są dla mnie abstrakcją, potrafił na polski przetłumaczyć. Że nie dłuto, tylko coś tam jeszcze. Tylko długopis. Nie cegła, tylko ciosany jakiś coś tam. Z czego się składa zaprawa i, no, i takie różne szczegóły. Jak budują machiny wojenne. Ale żeby ta książka nie była taka strasznie nudna i żeby chcieli ją przeczytać normalni czytelnicy, a nie tylko historycy, to jest wątek beletrystyczny. Musiał być. Musi być. I tutaj, no i co jest najmocniejszą stroną tej książki? I tu jest wielka plama. Ja w pewnym momencie tak się zirytowałam, że tą książkę odłożyłam na kilka dni. Nie mogłam do niej wrócić. Okej. Okay. Postaci te beletrystyczne to jest jedna kobieta, już na początku dziewczyna, Eneka. Eneka, w ogóle powieść tutaj jest, każdy rozdział jest konkretną datą opatrzony i po kolei jest, co w tym zamku się działo, a na tle tego działania zamku jest cała beletrystyka i te osoby. I tutaj napisane jest na przykład kwiecień roku 1029, potem jest na przykład październik roku 1034 i tak każdy rozdział aż do 1092 roku, gdzie ostatnie właśnie się kończy, 82 roku, 1082 roku. Więc no nie powiem, że cały wiek, ale bardzo wiele lat budowy tego zamku. No, zaczyna się to w 1027 roku, gdzie Eneka, jedna z głównych bohaterek powieści, ma lat 12, jest córką pana na jakimś jednym z tych wszystkich zamków, który zostaje napadnięty przez Saracenów. Cała załoga i jej rodzice, przynajmniej ona tak się domyśla, ojciec na pewno w każdym razie zostali wybici w pień, a matka przejściem podziemnym, jak już jest atak na ten zamek, na tą fortecę i wie, że nie obronią się, to przejściem podziemnym, tunelem wyprowadza dziewczynkę na zewnątrz i każe jej uciekać. I wtedy w 1027 roku Eneka ma 12 lat. I dlaczego ja się tak zirytowałam? Ponieważ w 1060 roku Eneka zostaje porwana przez Saracenów. Ile Eneka może mieć lat? 40 parę. No tak liczyliśmy jakoś wczoraj. A ile ona miała, jak miała 12? W 1027 roku miała 12. I zostaje porwana przez Saracenów i jeden z Saracenów
ten, który ją porwał, wpada na pomysł, że zrobi niezły kawał swojemu sultanowi. I zawozi. I... Ale tam nie ma problemu, bo wszystkie kobiety są zakeftowane. Ale ona nie... Może masz rację. Rozumiesz? Tak. I ją ogolili, wymyli, przydali mu w kefcie. No, to był zamach w ogóle. Nie, jeszcze jej nie umyli. Jeszcze nie umyli. Jeszcze nie umyli. Są ten jego... Jego wasal przywiózł mu tą do jego haremu, że taka piękna kobieta i taka młódka i taka zdobycz, że może ją wziąć do haremu. No dobra, chodzi proszę Państwa o to, że w tamtym wieku, 46 czy ileś tam lat, to było naprawdę bardzo dużo dla człowieka. No. Zwłaszcza dla kobiet, które ciężko pracowały, zresztą wszyscy w tej ciężko ona pracowali. Była prawie że czarownicą, w każdym bądź razie... Tak miała brudne paznokcie. Była przez te wszystkie lata, tutaj jest ładnie opisane, jak to się stało, że nauczyła się korzystać z ziół. I toalety. I ziołami leczyła, i zbierała zioła, suszyła, i potrafiła korzystać z darów natury. No niemniej jednak myślę, że jakiegoś eliksiru młodości nie wymyśliła w tamtym czasie, przynajmniej w książce nic tak nie piszą. I nic takiego, żeby sobie urodę mogła poprawić, tak jak dzisiejsze 40-latki. W tej chwili 40-letnie kobiety potrafią być bardziej atrakcyjne niż 20-tki niektóre. No ale w tamtych czasach nie przypuszczam, żeby tak było. Mało tego. W wieku 45 lat, w 61 roku, 1061 roku, a urodziła się w 1015, urodziła córkę. Pierwsze dziecko. Zdrowa mama, zdrowe dziecko, bardzo ciężki poród. No, jest to dla mnie niepojęte. Może ja się nie znam na historii, może albo... się nie znasz, a może sobie nie zinterpretowałeś, że to był po prostu taki żart właśnie. A może to oni był... bachią w keftę. No i jeszcze właśnie jak ten wasal przywiózł tą brankę do gubernatora dużego miasta, który miał duży harem i... Miał fajnie. Miał wszystko, co tylko możliwe, to może była faktycznie zakwefowana, to gubernator kazał ją oddać tam do haremu, do służących i kazał ją przygotować. No więc te wszystkie jego nałożnice i te kobiety, które się miały tym zająć, no to od razu doszły do wniosku, że po pierwsze jest brudna, śmierdząca, to już tak konkretnie pisze, i nigdy w życiu nie widziały tak owłosionej kobiety. Także depilacja pełna, wanna, olejki, namaszczanie i tak dalej. Zupełnie inna kultura jest u Saracenów, też pokazane te różnice i te różnice, które są w tych miastach hiszpańskich, w zasadzie nie miastach, takich wioskach, no jeszcze w tej powstającej Hiszpanii. No tak. Bo to jeszcze były tak Andaluzja, były takie królestwa rozbite, jak było to na czterech braci, to oni też między sobą wojowali. No tu z historii, tej wczesnej historii Hiszpanii można się coś niecoś dowiedzieć, ale z wątku tego beletrystycznego, no to dla mnie to pełna porażka. A niemniej jednak, jeżeli ktoś ma ochotę, chce poznać wieki wczesne, średniowieczne i chce poznać historię bardzo wczesną Hiszpanii, no to jest bardzo ciekawy język, jest bardzo dużo opisów, bardzo ciekawych momentów. Beletrystykę trzeba przymknąć oko. Zawsze czyli... można włożyć do torby i walnąć tym komuś w głowę. Tak, poza tym rozmowy, jeszcze wracając w tej beletrystce, rozmowy i zwłaszcza rozmowy jakichś tam mówią wniosków... Mówią do siebie zbyt często, słuchaj mordo.
Słuchaj, mordo. Tak, i taki budowniczy idzie do rycerza, do księcia i go poucza, no to żeby dostał szpadą w łeb i by go nie było, no ale, a tu go poucza. I niektóre, jak są takie teksty, rozmowy, to ja się zastanawiam, kiedy on wyciągnie telefon komórkowy i mówi: dobra, to ja od razu do króla SMS-a piszę. Albo powie: nie mam zasięgu. Albo powie: nie mam zasięgu. Także pośmiejemy się z beletrystyki, ale historia i właśnie jakie były bandy, jakie były możliwości obrony czy walki, jakie były napaści, no to jest faktycznie wszystko takie typowo średniowieczne. To jest zamek Luis Zueco. Dziękuję. Dziękuję.